Bóg wszechmogący mówi: Szatan używa sławy i zysku, aby kontrolować człowieka, aż ludzie myślą już tylko o tym. Walczą o sławę i zysk, znoszą dla nich trudności oraz cierpią upokorzenia. Dla sławy i zysku poświęcają wszystko, co mają i gotowi są podjąć każdą decyzję. Tak, oto szatan skuwa ludzi niewidzialnymi kajdanami. A ci nie mają siły ani odwagi. By je zrzucić. Dlatego wciąż nieświadomie je dźwigają z wielkim trudem, idąc naprzód. Ze względu na sławę i zysk, ludzie unikają i zdradzają Boga, stając się coraz bardziej niegodziwymi. W ten sposób kolejne pokolenia giną w pogoni za sławą i zyskiem. Jeśli spojrzeć na poczynania szatana, to czyż jego pobudki nie są odrażające? Może dzisiaj jeszcze ich nie przejrzeliście, bo myślicie, że bez sławy i zysku nie sposób żyć? Sądzicie, że jeśli ludzie przestaną za nimi gonić, przestaną widzieć drogę przed sobą, ich przyszłość stanie się mroczna. Jednak pewnego dnia wszyscy uznacie, że sława i bogactwo to kajdany, których szatan używa do zniewolenia człowieka. Gdy nadejdzie ten dzień, będziesz z całych sił opierać się kontroli szatana i kajdanom, którymi chcecie spętać. Kiedy nadejdzie czas, w którym zapragniesz odrzucić szatańskie pokusy, wtedy całkowicie zerwiesz z szatanem i prawdziwie wzgardzisz wszystkim, co ci przyniósł. Dopiero wtedy odnajdziesz prawdziwą miłość i tęsknotę do Boga. Amen. Amen. Opowiem Wam teraz o swoim doświadczeniu. Wspaniale. W 2015 wybrano mnie na przywódcę kościoła w corocznych wyborach. Cieszyłem się, myśląc, że skoro wybrano mnie spośród dziesiątek braci i sióstr, to znak, że jestem od nich lepszy. Od tego momentu bracia i siostry chcieli rozmawiać ze mną o swoich problemach z wejściem w życie. A liderzy zespołów omawiali ze mną sprawy kościoła. Zawładnęło mną poczucie wyższości. Przechadzałem się, zadzierając nosa. Na spotkaniach przepełniała mnie pewność siebie. Po jakimś czasie zauważyłem, że siostra Aliu miała dobry charakter, jasno mówiła o prawdzie, docierała do sedna problemu i pomagała ludziom. Wskazywała ścieżki praktyki, a wszyscy jej słuchali. Czułem zarazem podziw i zawiść. Nie chciałem być w jej cieniu, więc przygotowywałem się na każde zgromadzenie, łamiąc sobie głowę nad tym, jak osiągnąć jasność wypowiedzi i wypaść lepiej od niej. Gdy widziałem, jak słuchacze kiwają na moje słowa z aprobatą, byłem z siebie wielce zadowolony. Później odkryłem, że brat zęk. Ma profesjonalną wiedzę o filmach i potrafi korzystać z komputera. Bracia i siostry pracujący nad filmami często się z nim konsultowali, a ja, jako lider, nie miałem nic do dodania. Czułem się jak piąte koło uwozu. Byłem niezadowolony. Myślałem, że skoro szli do odzęga z każdym problemem, to pewnie uważali mnie za gorszego. Postanowiłem dowiedzieć się więcej o filmach, by bracia i siostry radzili się mnie. Wstawałem wcześnie i siedziałem do późna, by uczyć się robić filmy i poszerzać wiedzę. Ignorowałem sprawy kościoła i kłopoty braci i sióstr. To prawda. Wkrótce kilka zespołów natrafiło na problemy, których nie potrafiłem rozwiązać. Bracia i siostry borykali się z trudnościami, co miało zgubny wpływ na produkcję filmów. Byłem pod ogromną presją, z trudem oddychałem. Zastanawiałem się, co inni o mnie pomyślą: czy uznają, że nie nadaję się na przywódcę i że nie wypełniam obowiązków? Czułem, że wkrótce stracę stanowisko. Ogarnęło mnie zniechęcenie. Czułem się rozbity i brakowało mi energii. Przez negatywne nastawienie i opieszałość utraciłem dzieło Ducha Świętego. W końcu z braku rezultatów zostałem zastąpiony. Poczułem, że straciłem twarz i chciałem zapaść się pod ziemię. Myślałem tak, czy zostanę nazwany fałszywym, nieudolnym przywódcą? Te myśli. Coraz bardziej mnie nakręcały. Tamtej nocy nie mogłem spać, przewracałem się na boki. Modliłem się do Boga raz po raz, by pomógł mi rozeznać własny stan. Przeczytałem te oto Boże słowa: W swych poszukiwaniach trzymacie się zbyt wielu pojęć, nadziei i wizji przyszłości. Obecne dzieło dokonywane jest po to, aby rozprawić się z waszym pragnieniem statusu i zachciankami. Te nadzieje, pogoń za statusem i błędne pojęcia to typowe cechy szatańskiego usposobienia. Te rzeczy mieszkają w ludzkich sercach, bo trucizna szatana nieustannie zatruwa myśli. A ludzie nie potrafią zrzucić jarzma szatański pokus, żyją w grzechu, choć o tym nie wiedzą. I myślą sobie, Wierzymy w Boga, więc musi obdarzać nas błogosławieństwami i wszystko nam organizować. Wierzymy, więc musimy być lepsi od innych, mieć wyższy status i lepszą przyszłość. Wierzymy w Boga, więc nam pobłogosławi. Bo inaczej, cóż to zawiara, im dłużej tak poszukujesz, tym mniejsze plony zbierzesz. Im większe u człowieka pragnienie statusu, tym surowiej z nim postąpię i tym większe przejdzie oczyszczenie. Tacy ludzie są nic nie warci. Trzeba odpowiednio ich osądzić, aby na dobre wyzbyli się takiego myślenia. Jeśli w taki sposób będziecie za mną podążać, nie zbierzecie plonów. Ci, którzy nie dążą do życia, nie zostaną przeobrażeni, ci co nie łakną prawdy, nie pozyskają jej. Nie skupiacie się na dążeniu do przemiany, lecz na swych wygórowanych pragnieniach i rzeczach, które ograniczają Twoją relację z Bogiem i miłość do Niego. Czy te rzeczy Cię przemienią? Czy wprowadzą do Królestwa Bożego? Amen. Amen. Zastanowiłem się nad swoim stanem. Od kiedy zostałem przywódcą, szukałem jedynie poklasku i prestiżu. Gdy siostra Liu lepiej omawiała prawdę, czułem się zagrożony. Ech, chciałem być lepszy od niej, chciałem być podziwiany. Gdy odkryłem, że brat Zęk sporo umie, a inni chcą się z nim konsultować, z zawiści go odtrąciłem. Starałem się zdobyć wiedzę, by go prześcignąć. Ignorowałem problemy zespołu. Gdy nie umiałem komuś pomóc, nie zawierzałem się Bogu i nie omawiałem prawdy z braćmi i siostrami. Uległem obsesji statusu, bojąc się, że nie utrzymam swej pozycji przywódcy. W końcu pojąłem, że nie pracowałem z troski o Bożą wolę, lecz by zaspokoić swoją ambicję bycia lepszym od innych. Bracia i siostry wybrali mnie na przywódcę, Lecz ja nie dbałem o kościół ani o ich wejście w życie. Unikałem odpowiedzialności, przez co zaszkodziłem kościołowi. Byłem samolubny i odrażający. Czyniłem zło, opierając się Bogu zamiast pracować. Faktycznie. Nie byłem na właściwej drodze i szukałem sławy i zysku. Bóg sprawiedliwie mnie osądził, odsuwając od obowiązków. Nie usunął mnie, lecz zastąpił, abym zastanowił się nad sobą. Bóg mnie chronił i zbawiał. Dzień Amen. Na Bogu. Mój stan się poprawiał dzięki modlitwom i refleksji, więc powierzono mi pomniejsze obowiązki. Byłem wdzięczny Bogu za tę szansę i postanowiłem, że przestanę gonić za poklaskiem, obrażając Boga. Cudownie. Po tamtym doświadczeniu chciałem wyzbyć się próżności. Lecz zabrnąłem za daleko. Zepsute usposobienie nie zniknie dzięki odrobinie refleksji. Dlatego Bóg zaaranżował kolejną sytuację, by mnie zbawić. Amen. Kilka miesięcy później przywódca Kościoła polecił nam wybrać lidera zespołu. Gdy to usłyszałem, pomyślałem: Czy mam szansę nim zostać? Jestem zdolny, lecz brak mi profesjonalnych umiejętności. Dlatego raczej nie mam szans. Pomyślałem o innych braciach i siostrach. Brat Zang wiele potrafił, a jego porady były praktyczne. Potrafił wspierać pracę kościoła. Ogólnie rzecz biorąc, jego szanse były większe. Ech, gdy byłem przywódcą, powierzałem zadania bratu Dzangowi, a teraz role miały się odwrócić. To on rozkazywałby mnie. Wyszłoby na to, że jestem gorszy. Ta myśl mnie dręczyła. W dniu wyborów denerwowałem się i wadziłem sam ze sobą. Na kogo zagłosować? Na brata Zanga? Pamiętałem, że bracia i siostry, nawet z innych zespołów, przychodzili do niego po radę, tak budował wizerunek. Jeśli zostanie liderem, będzie moim przełożonym. Już nie chciałem na niego głosować. Lecz brakowało mi profesjonalnej wiedzy i nie nadawałem się na lidera. Czułem się przygnębiony i zły, że nie mam większych kompetencji. Przyszła mi do głowy straszna myśl. Jeśli nie zostanę liderem, to ty tym bardziej. Zagłosowałem na brata Wu, który miał mniejszą wiecę. Ku mojemu zaskoczeniu wybrano dzanga. Nie byłem z tego specjalnie zadowolony, lecz od razu poczułem niepokój, jakbym zrobił coś karygodnego. Później przeczytałem Boże słowa. Gdy niektórzy widzą lepszego od siebie, starają się go stłamsić, rozpuszczają plotki, lub obmyślają jakiś niemoralny czyn, mający sprawić, by inni go nie podziwiali, a wówczas nikt nie wydaje się lepszy od nich. Jest to skażone usposobienie, bazujące na arogancji i samowoli. Jest ono przewrotne, fałszywe i zdradzieckie. Oni zaś nie cofną się przed niczym, by osiągnąć swe cele. Żyją w taki właśnie sposób i uważają się za dobrych ludzi. Ale czy mają bogobojne serca? Czy z samej swej natury nie robią po prostu tego, co im się podoba? Czy biorą pod uwagę dobro Bożego domu? Myślą jedynie o własnych uczuciach i gonią za własnymi celami, bez względu na straty, jakich doznać może dzieło domu Bożego. Ludzie tacy są nie tylko aroganccy i obłudni, lecz także samolubni i żałośni, nie mają bowiem względu na zamiary Boga. I z pewnością nie mają bogobojnych serc. Dlatego robią, co im się podoba, i postępują bezmyślnie, bez śladu poczucia winy, wahania, lęku czy frasunku, nie myśląc o konsekwencjach. Często tak postępują i zawsze tak się zachowywali. Jakim konsekwencjom muszą stawić czoła tacy ludzie? Popadną w kłopoty, nieprawdaż? Delikatnie mówiąc, tacy ludzie są o wiele zbyt zazdrośni i o wiele za bardzo pożądają osobistej sławy i statusu. Są zbyt zwodniczy i zdradzieccy. Mówiąc ostrzej, zasadniczy problem polega na tym, że w sercach takich ludzi nie ma nawet krzty bogobojności. Nie boją się Boga, bo sądzą, że są najważniejsi. Uważają, że we wszystkim przewyższają Boga i Prawdę. W ich sercach Bóg odgrywa najmniej ważną z ról. W ich sercach Bóg się nie liczy. Czy ci, którzy nie czczą Boga, ani nie noszą Go w swych sercach, osiągają wkroczenie w Prawdę? Nie. Zatem co tak naprawdę robią gdy oddają się krzątaninie na którą tracą mnóstwo energii tacy ludzie twierdzą nawet że dla boga wyrzekli się wszystkiego i cierpią w rzeczywistości jednak motywem zasadą i celem wszystkich ich działań jest korzyść własna chronią tylko to co ich nie uważasz że tacy ludzie są straszni raczej tak Jakim człowiekiem jest ktoś, kto nie wielbi Boga? Czy jest arogantem, czy jest szatanem? Kto nie oddaje czci Bogu. Pomijając zwierzęta, nie wielbią Boga demony, szatan, archanioł oraz ci, którzy rywalizują z Bogiem. Amen. Amen. Czytałem i byłem zdruzgotany. Na wspomnienie wyborów i moich pomysłów Chciałem się zapaść pod ziemię. Kierowałem się osobistymi pobudkami, by chronić pozycję i prestiż. Odrzuciłem opiekę Boga i nie oddawałem mu czci. Omówienia brata Dzanga były praktyczne. Jako lider zespołu mógłby pomóc w pracy kościoła, ale ja bałem się, że przeskoczy mnie w hierarchii, więc na niego nie zagłosowałem. To zasada wielkiego czerwonego smoka. Jeśli autokracja upadnie, zatrzymaj demokrację. Jeśli wielki czerwony smok nie może być u władzy, nie dopuści do niej innych. Właśnie. Jeśli to konieczne, zniszczy obie strony. Czy nie tak postępowałem? Jeśli nie zostanę liderem, to dżang tym bardziej. Wolałem głosować na niewłaściwą osobę i szkodzić Kościołowi, aby chronić mój status. Byłem samolubny. Nikczemny, nie darzyłem Boga czcią. Gdy wykonywałem swoje obowiązki, korzystałem z bożych prawd i życzliwości. Zamiast odwdzięczyć się Bogu za miłość, byłem zawistny, byłem sługusem szatana, zakłócałem Boże dzieło. Czyż nie byłem dwulicowy? Przypomniałem sobie, jak odsunięto mnie od obowiązków, bo walczyłem tylko o sławę i zysk. Teraz byłem w podobnej sytuacji. Dążyłem do prestiżu zamiast prawdy. Gdybym robił tak dalej, Bóg by mnie odtrącił. Tak. Później przeczytałem słowa Boga: Nie wiecie gdzie wasze miejsce, a mimo to walczycie ze sobą w kupie gnoju. Co możecie na tym zyskać? Gdybyście darzyli mnie szacunkiem? Czy moglibyście wtedy walczyć między sobą? Choćbyś miał nie wiem jak wysoką pozycję, czy nie jesteś wciąż tylko robakiem w kupie gnoju? Czy wyrosną ci skrzydła i staniesz się gołębicą? Dlaczego Bóg nazywa ludzi robakami? W jego oczach ci zepsuci ludzie są istotami stworzonymi. Ale czy wypełniają obowiązki należne istotom stworzonym? Chociaż wiele osób wykonuje swoje obowiązki, czy jednak dobrze je wypełniają, ci ludzie nie wykazują nawet cienia inicjatywy przy wypełnianiu swoich obowiązków i rzadko sami czegokolwiek się podejmują. Jeśli się ich nie przycina, nie rozprawia z nimi i nie dyscyplinuje ich, nie robią nic. Dlatego ciągle trzeba gromadzić się w społeczności, omawiać wszystko i nieustannie ich zaopatrywać, żeby zaistniała w nich odrobina wiary i by wykazali choć najmniejszą inicjatywę. Czy to nie jest zepsucie człowieka? To, o czym myślą, nie ma nic wspólnego z prawdą i podążaniem drogą Bożą. Cały dzień niczym się nie przejmują. Nawet jeśli najdzie ich ochota coś zrobić, ich działania jedynie przeszkadzają. Wywyższają się, nie robiąc niczego pożytecznego dla innych lub dla domu Bożego. Ich umysły są pełne myśli o tym, jak szukać tego, co dobre dla ciała, jak walczyć o sławę, jak dopasować się do pewnych grup oraz jak zdobyć reputację. Cieszą się Bożym pokarmem i wszystkim, czym obdarza ich Bóg, nie robiąc jednak tego, co czynić winni ludzie. Czy Bogu podobają się tacy ludzie? To robaki, które są bezużyteczne, wręcz bezwstydne i w oczach Boga bez wartości. Dlaczego mówię, że tacy ludzie nie mają wartości? Bóg cię stworzył i dał życie, a ty nie potrafisz dopełnić obowiązków, jesteś pasożytem. W Jego oczach jesteś obibokiem. I nie zasługujesz, by żyć. Czy tacy ludzie nie są robakami? No tak. Co mają robić, żeby nimi nie być? Po pierwsze, znajdź własne miejsce i na wszelkie sposoby wypełniaj swoje obowiązki, a będziesz trwał w łączności ze stwórcą. Przed nim możesz zdać relację. Następnie zastanów się nad swoją sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Nie obijaj się. Lecz włóż w to całe serce. Nie próbuj oszukać Stwórcy. Rób wszystko o cokolwiek Bóg cię prosi. Bądź posłuszny i działaj zgodnie z Jego wolą. Amen. Rozważając słowa Boga, poczułem niepokój. Zrozumiałem, że Bóg uznał moją walkę o status za plugawą. Wywyższył mnie, pozwalając pracować w Jego domu. Lecz ja go zawiodłem. Myślałem tylko o swojej reputacji, zakłócając pracę domu Boga. Wyręczyłem szatana. Byłem godzien pogardy. To prawda. Bóg mówi: Choćbyś miał nie wiem jak wysoką pozycję czy nie jesteś wciąż tylko robakiem w kupie gnoju? Jestem stworzeniem plugawym i zepsutym. Pozbawionym godności i taki bym pozostał nawet jako lider. Tak. Tak. Nie umiałem wypełniać obowiązków. Chciałem, by inni mnie podziwiali. A co z sumieniem, z wartościami? Czyż nie byłem robakiem? Gdy już zrozumiałem swoją naturę na podstawie słów Boga, znienawidziłem siebie. I zacząłem praktykować prawdę. Amen. Amen. Poszedłem do brata Dzanga i zwierzyłem mu się, wyjawiając mu swe pobudki i poczynania. Brat nie spojrzał na mnie z góry, lecz podzielił się własnym doświadczeniem. Wtedy mur, który był między nami, zniknął. Poczułem ulgę i spokój. Dziękujmy Bogu. Odtąd w mojej pracy. Ilekroć czegoś nie rozumiałem, szedłem do brata Dzanga, a on cierpliwie udzielał odpowiedzi. Pogłębiłem moją wiedzę praktyczną. Odrzucając sławę i praktykując prawdę, doświadczyłem spokoju wypełniania obowiązków. Zbliżyłem się do Boga. Dziękujmy mu. Dzięki tej sytuacji uwolniłem się z kajdan prestiżu i doświadczyłem Bożego zbawienia. Amen. Dziękujmy Bogu. Dziękujmy. W październiku 2017 odbyły się nowe wybory, a bracia i siostry zgłosili moją kandydaturę. Czułem się rozchwiany emocjonalnie, myśląc dwa lata temu, usunięto mnie ze stanowiska. Dziś bracia i siostry mają o mnie dobrą opinię. Mówią, że moje omówienia są bardziej praktyczne. Ciekawe, czy zostanę wybrany, zrozumiałem, że znów myślę o reputacji. Przypomniałem sobie, jak cierpiałem, gdy zniewalały mnie kajdany. Wiedziałem, że muszę odrzucić cielesność i praktykować prawdę. Pomyślałem o tym fragmencie: Kiedy zrzekniesz się prestiżu i statusu, nie będziesz już dłużej oszukiwany przez szatana. Poczujesz narastający spokój, będziesz niczym nieskrępowany. Kiedy nadejdzie ten dzień, w którym staniesz się wolny, poczujesz, że porzuciłeś jedynie gmatwaninę, a to, co zyskałeś, jest najcenniejsze. Poczujesz, że to rzeczy najbardziej wartościowe. Amen. Te rzeczy, które ci się podobały, rozkosze materialne, sława i fortuna, status, pieniądze, reputacja i poklask, wydadzą się bezwartościowe. Przysporzyły ci cierpień, więc nie będziesz ich pragnął. Nie zechcesz ich nawet wtedy, gdyby podniesiono ci status, wyrzekniesz się ich. Amen. Czułem radość. Pogoń za sławą straciła sens. A praktykowanie prawdy i wypełnianie moich obowiązków są najcenniejsze. Amen. Tak. Udział w wyborach nie był walką o stanowisko lidera, lecz wypełnieniem powinności uczestnictwa jako takiego. Musiałem wyzbyć się rządze sławy i zagłosować na przywódcę, stając w prawdzie, w imię pracy Kościoła. To Amen. Amen. Gdyby mnie wybrano. Pracowałbym sumiennie. Gdyby mnie nie wybrano, nie winiłbym Boga, lecz jak najlepiej wypełniał swoje obowiązki. Gdy opanowałem kierujące mną pobudki, niespodziewanie ponownie zostałem liderem. Dziękujemy Bogu. Bogu. Widząc taki rezultat, nie osiadałem na laurach i nie uważałem się za lepszego, ale czułem, że to moja misja, że muszę skupić się na prawdzie i pracy, abym był godzien zbawienia. Amen. Bogu. Przez te trzy lata, boży sąd i karcenie pokazały, jak bardzo zwiodła mnie sława, i postanowiłem dążyć do prawdy. Choć czasami wciąż mam ten sam tok myślenia, potrafię modlić się do Boga praktykować prawdę i pracować nie zniewala mnie już moje zepsute usposobienie odrzucając sławę i status poczułem że tym samym zrzuciłem ciężkie kajdany w które zakuł mnie szatan poczułem się wolny dziękujmy bogu to wielka pomoc